niedługo Kongres Kobiet i z Twoim udziałem, gdyż mogę nam zdradzić, co tam będziesz robiła i jak wspierasz kobiety. Występujemy z naszym projektem Żelazne Waginy, Pożar w Burdelu, czyli cześć i chwała bohaterkom, w którym wspominamy silne postacie polskiego feminizmu, silne postaci, które w historii zapisały się mocno na naszych kartach. Bardzo ciekawe wydarzenie. Nasz projekt jest dość feministyczny i ta siła kobiet przebija z tego projektu. Jest zabawa, jest uśmiech, jest dystans, ale jest też, mam nadzieję, przekaz. Kobiety razem. Czy myślisz, że w dzisiejszych czasach kobietom jest trudniej niż mężczyznom? No jest na pewno coraz łatwiej. Kiedyś było trudniej, więc jakby jest to dość oczywiste. Myślę, że to jest dobry czas dla kobiet. XXI wiek miał być wiekiem kobiet i tak też się dzieje. A w jakich sferach jeszcze wiele brakuje do tej równości? No, smutne są historie, gdzie słyszę od koleżanek aktorek o tej nierówności płac. Nie spotkałam się z tym bezpośrednio w projektach, w których brałam udział, ale wiem, że ma to miejsce. Ale myślę, że to wszystko zmierza w stronę równości i tak jest też w naszym projekcie, na który bardzo zapraszam. Gramy w Małej Warszawie 9 listopada, a teraz na najbliższym Kongresie Kobiet. Żelazne Waginy. Cześć i chwała bohaterkom.